Czy wiesz, że w tym roku CKE dał tą samą lekturę na maturę z języka polskiego jako temat rozprawki? CKE dokonało tutaj tak zwanego trollażu. I uczyniło wiele zmartwień tegorocznym maturzystom. Było to zachowanie nieprofesjonalne, ponieważ CKE dokonało tak zwanego zabiegu powtórzenia. A tym bardziej, że to powtórzenie było z rzędu. Nie robi się tak. Nie robi się tak. To jest nieodpowiednie dla widza Polaka. Dla ciebie. Dlatego ja w tym dzisiejszym filmie pokażę ci, jak zostać profesjonalnym maperem. Nie no. Żartowałem jakby. To nie o tym będzie film jakby, okej? Okay? Dobra, to jest... TOP 5 PORAD DLA MAPERA! Numer 5. Wyróżniaj się. To jest taka zasada moim zdaniem elementarna, jeżeli chodzi o bycie maperem, czyli po prostu robienie coś swojego, nie kopiowanie od innych, do czego się odniosę później, i po prostu... Wiecie, Vision miał swoją granicę, ja miałem te powstania, Husar ma All Endings, więc żeby zaistnieć na tej platformie, to i tak potrzebujecie czegoś własnego, czegoś, co napędzi wasz kanał, coś, czego jeszcze nie było. Po prostu nie róbcie tego samego, co już było. Dosłownie tego samego, bo nie chodzi mi o to, że ktoś zrobi taką samą serię typu, nie wiem, ktoś już zrobił wcześniej Przyszłość Europy, to ty już jej masz nie robić, nie, nie, nie. Chodzi o to, żebyś pomysł na tę serię miał swój własny, oryginalny. Żeby to nie było kolejna właśnie seria o Europie, że nie wiem, Wielka Polska, coś w tym stylu, tylko naprawdę coś swojego. Numer 4. Inspiruj się. Inspiracje jakby w życiu twórcy są moim zdaniem bardzo ważne, ponieważ pozwalają nam jakby spojrzeć na nasz własny mapping z innej perspektywy trochę. Dlaczego? Nie wiem, uznajmy, że lubicie Visiona i Vision dodał jakąś fajną tabelkę, albo coś fajnego do serii dodał, nie wiem, animacje jakieś, to nie ma nic złego, jeżeli się zainspirujecie tym i również dodacie jakiś, nie wiem, nietypowy element do tabelki, albo jakieś też własne animacje, czy cokolwiek w tym stylu. Ważne, żeby to nie szło w bardzo radykalną formę inspiracji, jaką praktykuje pewien maper. Numer 3. Nie bój się pytać. Pytania są jakby bardzo ważne i jeżeli, nie wiem, macie wątpliwości co do tego, czy wasz produkt jest dobry, to zapytajcie się kogoś. To może być wasz bliski znajomy, to mogę być ja, ale generalnie to nie bójcie się pytać, nie wiem, spamcie kilku maperów, jak najwięcej ludzi, wysyłajcie te prace na jakichś tam serwerach, że siema, czy to wygląda fajnie, czy to może wyglądać lepiej, i jakby gwarantuję, że zbierając opinie wszystkich, sami też dojdziecie do pewnych wniosków, że ej, to można sobie zrobić lepiej, to można zrobić inaczej. Pytajcie się ludzi, co oni sądzą, bo mimo wszystko produkujecie ten mapping dla kogoś innego. Oczywiście mapping powinien być głównie hobby, czymś bardziej taką odskocznią od rzeczywistości. Ale pamiętajcie, że mimo wszystko to ludzie oglądają, nie? I jakby trzeba wyznaczyć sobie granice, że robisz co chcesz, ale robisz też to dla innych. Numer 2. Nie szukaj zysku. To już trochę opowiedziałem w trzecim punkcie, ale do rzeczy. Mapping nie jest czymś, na czym da się zrobić duże pieniądze. Z reguły. Bo naprawdę są takie kanały, że te pieniądze są wysokie i żeby zarobić te duże pieniądze, to często jakby nie robisz mappingu, tylko coś innego. Więc jeżeli chcesz być takim zwykłym maperem, to jakby od razu ci mówię, rób to dla zajawki, bo to lubisz, a nie dlatego, żeby, nie wiem, zdobyć popularność. To bardzo rzadko się zdarza. I numer 1. Bądź sobą! To jest taka, powiedzmy, no najważniejsza zasada w tym wszystkim, czyli wyrażajcie siebie, jakby. To jest mimo wszystko wasza plansza, wasza mapa, na której robicie jakiś własny scenariusz i nie dajcie sobie wbić do głowy, że, nie wiem, musicie kogoś udawać, że musicie robić coś, co jest sprzeczne z waszymi poglądami. Po prostu róbcie mapping tak, jak chcecie. Oczywiście nie chodzi mi o to, że nagle macie wszystkie inne rady pominąć, bo w końcu wy chcecie inaczej, jakby moim zdaniem tak tego nie robił. Ale chodzi mi po prostu o to, że nie musicie się starać nie wiadomo jak bardzo, żeby wyjść na nie wiadomo kogo. Jeżeli robicie jakieś błędy, spoko, każdy robi błędy, nie musicie ich zatajać, to jest normalne. Oczywiście warto minimalizować takie błędy, ale mimo wszystko lepiej jest robić coś dla zajawki, niż wbrew sobie.
bo są maperzy, którzy no mają z tym problem. No i co? No i to tyle. Na koniec filmu przytoczę wam pewną ciekawostkę. Czy wiecie, że piwo to moje paliwo?